Luty w Sejmie i w regionie upłynął pod znakiem edukacji. Podczas 5 posiedzeń Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zajmowaliśmy się kontrolą funkcjonowania ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz wysłuchaliśmy informacji Ministra Edukacji Narodowej o projekcie ustawy o systemie oceniania jakości edukacji. Podczas 2 posiedzeń Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich procedowaliśmy zmiany w regulaminie Sejmu. Uczestniczyłem również w posiedzeniach Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. W dniach 5 do 7 lutego uczestniczyłem w drugiej konferencji Europejskich Przyjaciół Izraela. Miejscem spotkania była Jerozolima. W czasie konferencji uczestniczyłem w sesjach plenarnych dotyczących m.in. edukacji, kultury oraz nowych technologii, w tym także w izraelskim parlamencie. 23 lutego w Pałacu Prezydenckim miałem zaszczyt wziąć udział w spotkaniu z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim. W Sejmie miałem jedno wystąpienie podczas obrad plenarnych. Złożyłem 4 interpelacje poselskie i 1 zapytanie. Podjąłem również kilka interwencji poselskich. Praca w okręgu wyborczym koncentrowała się głównie na następujących sprawach. Likwidacja szkół. W tej sprawie rozmawiałem z władzami gmin i powiatów, których dotyczy ten problem, a w Warszawie spotkałem się z panią Aliną Kozińską-Bałdygą, prezesem zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych, którą zaprosiłem na Podkarpacie celem udzielenia pomocy osobom lub stowarzyszeniom, które chciałyby przejąć likwidowane szkoły. Z panem Robertem Homą, prezydentem miasta Przemyśla oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwie Infrastruktury rozmawiałem na temat budowy sali koncertowej w Przemyślu oraz wsparcia finansowego dla najważniejszej inwestycji miasta, drogi obwodowej. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet spotkałem się z paniami reprezentującymi Stowarzyszenia Kobiece z Młodowic, Makowej i Leszczyn i Fredrowej. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku zainaugurowałem cykl wykładów skierowanych do studentów, maturzystów oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a poświęconych polskiej prezydencji Unii Europejskiej. W ramach cotygodniowych dyżurów przyjąłem 35 osób. Po raz kolejny wziąłem udział w 3 charytatywnym turnieju piłki nożnej Pomóżmy Maksiowi stanąć na nogi oraz 2 charytatywnym Fundacji imienia dr. Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy szpitala w Lesku. W obu imprezach wziąłem czynny udział w licytacjach. Wsparłem finansowo Gimnazjum Wyższe w Przemyślu, 1 Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, Szkołę Podstawową Wojtkowej oraz Stowarzyszenia Metalowe Serce. Dziękuję za uwagę.